sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj, proszę Państwa, drugi już odcinek z serii Poligon, a moim i Państwa gościem będzie dr Michał Marek, Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa. Witam Cię serdecznie, Michał. Dzień dobry, witam serdecznie. Michał, zawsze z wielką ciekawością śledzę informacje, które udostępniasz w swoich social mediach i chciałbym z Tobą porozmawiać, bo mam wrażenie, że rosyjska dezinformacja przeszła nieco do ofensywy, a często pojawiającym się coraz częściej pojawiającą się informacją jest ten wątek Polski. Jak Polska znowu na przestrzeni ostatnich tygodni, w dobie protestu polskich przewoźników, w dobie tego, co wydarzyło się w Sejmie, jest przedstawiana w Rosji w środkach masowego przekazu Federacji Rosyjskiej? Po pierwsze, rzeczywiście dochodzi do pewnej aktywizacji w stosunku do wcześniejszych miesięcy, to znaczy dwa miesiące temu generalnie, jeżeli chodzi o działania rosyjskie na naszym kierunku w momencie wybuchu kolejnej tutaj eskalacji konfliktu palestyńsko-izraelskiego, w efekcie tych działań, tych wydarzeń strona rosyjska skoncentrowała się na nich i Polsce, można powiedzieć, troszeczkę nam odpuścili, jakby mniej działań na naszym kierunku, no odnosi się to po prostu prawdopodobnie do tego, że strona rosyjska nie jest w stanie prowadzić tak działań na tylu kierunkach równocześnie, ale to oczywiście tylko hipoteza. Od około miesiąca, dwóch, trzech tygodni Rosjanie już, można powiedzieć, wrócili do normy na naszym kierunku. Obecnie rzeczywiście dochodzi do takiego chronicznego procesu aktywizacji, powrotu do tej normy. Kluczowymi kierunkami rzeczywiście jest oddziaływanie tutaj na tym odcinku relacji polsko-ukraińskich. Na tym tle Polska w mniejszym stopniu kreowana jest na zagrożenie. Oczywiście te wątki teraz zaczynają znowu wybrzmiewać w większym stopniu, szczególnie tutaj na fali zmian politycznych. To znaczy, o ile wcześniejsze kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Polski, tak pan Błaszczak i inni decydenci byli kreowani na tych, którzy prowadzą militaryzację Polski, którzy dążą do sprowokowania wojny z Rosją i Białorusią, no to obecnie ten kierunek został dostosowany do tych zmian, więc to obecnie pan Kosiniak-Kamysz jest rusofobem, tak, pan Sikorski jest rusofobem, wszyscy znowu się militaryzujemy i ten rząd będzie prowadził tak samo podłą, złą, antyrosyjską, rusofobiczną politykę. Więc tutaj dochodzi do, tylko zmieniono nazwiska polityków, a sama linia jest utrzymywana. To samo robi strona białoruska. Zmiany w tej narracji nie ma, oni podkreślają, że troszkę się spodziewali, że będzie lepiej, ale już widać, że nic lepiej nie będzie, że dalej będziemy strasznie źli i tak dalej. Jeżeli chodzi o inne kierunki, no to rzeczywiście relacje polsko-ukraińskie. To jest pewnego rodzaju najważniejszy kierunek, który jest rozwijany praktycznie od kryzysu dotyczącego tranzytu zboża, ale tutaj na fali protestów przewoźników, no jest to główny kierunek. O przewoźnikach, o protestach Rosjanie mówią cały czas. No jest to wykorzystywane do wzmacniania, do budowy i wzmacniania narracji o tym, że Polska jest kluczowym elementem antyukraińskiej osi, że Polacy zdradzili Ukrainę, że wszyscy mają Ukrainy dość, że Ukraina jest osamotniona. No i to nam buduje taki całościowy obraz, w którym Ukraina już lada dzień przegra, Ukraina upadnie, więc Rosja zwycięży, zwycięstwo jest blisko. I to jest taki przekaz emitowany z jednej strony na potrzeby wewnętrzne, czyli uspokajanie nastrojów Rosji, na zasadzie, no wojna trwa, ponosimy straty, może nie osiągnęliśmy od razu tego, co chcemy, ale już lada dzień wygramy, tak? Jeszcze chwileczka, jeszcze troszeczkę tego wysiłku i zaraz będzie wielkie zwycięstwo, tak? I tego rodzaju przekazy mogą być wzmacniane w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich w Rosji. Bo po pierwsze, Putin na tej fali kreowany jest jako lider, który no może od razu, to może tak wszystko nie wyszło perfekcyjnie, ale no lada dzień będzie to wielkie zwycięstwo i będzie sukces, więc on musi utrzymać się u władzy, aby to zwycięstwo zapewnić. Tak? No a z drugiej strony to jest oddziaływanie na ukraińską infosferę, czyli przekonywanie, że Polacy są źli, Polacy zdradzili. No mimo wszystko musimy być świadomi tego, że no, pewne działania strony rosyjskiej, czy też nie tylko strony rosyjskiej, gdyż jest to jednak sfera,
która dla Ukraińców, przeciętnych Ukraińców i dla ukraińskich dziennikarzy, polityków jest ważna, tak? No dochodzi do blokowania przerzutu nie tylko, no między innymi pomocy humanitarnej, czy też do wstrzymywania, to znaczy do wydłużania czasu również na przykład aparatów bezzałogowych, tutaj na te elementy wskazuje się w ukraińskiej infosferze. Także no, wpływa to na dekonstruowanie pozytywnego obrazu Polski, tego kapitału, który wypracowaliśmy w roku 2022, tak? Michał, ale wejdę ci w zdanie, a nie jest przypadkiem tak, że Rosjanie idealnie strzelili się w ten chaos informacyjny, bo nie jest wielką tajemnicą, że ta polityka informacyjna Ukrainy na początku trwania eskalacji tego konfliktu była perfekcyjna. Oni doskonale wiedzieli, jak przekazać informacje, jak informować o wojnie w świecie zachodnim, ale od kilku miesięcy obserwowaliśmy też taki chaos w tym przekazie informacyjnym samych Ukraińców i mam wrażenie, że Rosjanie może nie potrzebowali zbyt wiele, żeby wykorzystać sytuację. I teraz mamy tego efekty. Mogą i wykorzystują każdą potencjalną informację, chociażby wspomniany przez ciebie strajk przewoźników, do realizowania własnych interesów. Oczywiście, ale to jest, powiedzmy, pewnego rodzaju chronicznie przejawiający się stan od wielu lat. Rosjanie nie tyle koncentrują się, aby wywoływać pewne zjawiska, tylko zarządzają tymi, w polu informacyjnym zarządzają tymi kryzysami, tak? Starają się wykorzystać je do maksimum. I przykład protestów polskich przewoźników jest idealny. Jest wykorzystywany, eksploatowany przez Rosjan na tyle, na ile się tylko da. I tak samo przez Białorusinów. Po pierwsze, to my zdradziliśmy Ukrainę, Ukraińcy są osamotnieni, więc na Ukrainie wzbudzany jest ferment, jest to wykorzystywane na potrzeby rynku wewnętrznego, że tak, lada dzień zwycięstwo. No i tak samo Rosjanie oddziałują na tyle, na ile mogą, w polską, starają się wpływać na polską infosferę, czyli podsycać, przejaskrawiać dane zjawisko. No i znowuż to nie jest tak, że oni odpowiadają za wszystko, co jest związane z tym protestem, ale starają się pewnego rodzaju przekazy wrzucać, ukierunkowywać przekazy generowane przez naszych polityków, którzy wspierają dane protesty. Czyli to nie jest tak, że Rosjanie muszą za wszystko odpowiadać u samych źródeł. Tak? To nie znaczy, że u samych źródeł protestu stoi Rosja, absolutnie nie. Ale mogą i wykorzystują tą sytuację na tyle, na ile im się da, aby w Polsce wzbudzać antyukraińskie nastroje, aby podsycać te procesy, które istnieją, no i aby właśnie realizować te jeszcze inne kierunki. Między innymi tak samo dekonstruowanie pozytywnego obrazu Polski na Zachodzie. Bo pamiętajmy, że rosyjskie media oddziały i ośrodki, agenci wpływu, między innymi, którzy działają na przykład w infosferze państw takich jak Francja czy Niemcy, pozycjonują, dekonstruują obraz Polski jako państwa, które pomogło Ukrainie. Polski jako państwa, które jest, powiedzmy, kluczowym graczem, jeżeli chodzi o tą pomoc, o tą solidarność, tak, ten wielki pozytywny kapitał, ten obraz Polski jako kluczowego, jako partnera, kluczowego członka NATO, członka Unii Europejskiej, który udzielił pomocy potrzebującemu. A w tym momencie te ośrodki, między innymi ośrodki właśnie rosyjskie działające na Zachodzie, budują przekaz o tym, że Polacy nie, oni tak pomagali tylko po to, żeby coś tam uzyskać, między innymi, żeby zająć Lwów, albo żeby wykrwawić Ukraińców, albo pomagali po prostu tylko wtedy, kiedy było to dla nich korzystne. A teraz patrzcie, co tam się dzieje. Więc to jest wielowektorowe działanie. No i niestety wydaje się, że odnoszą tutaj pewnego rodzaju sukces. Michał, nie jest wielką tajemnicą, że chyba przekaz Polski ostatnio no nieco kuleje. No mamy te wydarzenia, które się wydarzyły w Sejmie w związku z ekscesami posła Grzegorza Brauna. Czy tą sytuację Rosjanie też wałkowali w swoich mediach, czy ona też jest cały czas gdzieś komentowana w rosyjskich ośrodkach medialnych? Oczywiście, no w tym momencie, jeżeli chodzi o wczoraj, to jest 18 grudnia i dzisiaj 19, to jest pewnego rodzaju przerwa, ale w dniach wcześniejszych, rzeczywiście 3 dni od samego wydarzenia, no to było to wałkowane, szczególnie po wydarzeniu i następnego dnia. No Rosjanie wykorzystali tę prowokację po prostu do tego, aby kreować, wzmacniać obraz Polski jako państwa antysemickiego, państwa, który, czy też narodu polskiego, bo to nie chodzi tylko o państwo, tylko o sam naród, bo pamiętajmy, Rosjanie prowadzą swój przekaz właśnie tak trochę dwutorowo, to znaczy z jednej strony mamy zły polski rząd, bez względu na to, czy rządzi Platforma, PiS, PSL, kto tamkolwiek by rządził, to jest złe państwo polskie, bo jesteśmy marionetkami, albo marionetkami Ameryki za PiS-u, albo marionetkami Unii Europejskiej w obecnej sytuacji, tak. Ale mamy jeszcze naród polski, więc na przykład władze polskie mogą być proizraelskie, dlatego że bo kierownik, ta osoba, która prowadzi te marionetki, im nakazuje, ale sam naród jest głęboko antyizraelski, jest głęboko antysemicki. Tak? My do krwi wypiliśmy ten antysemityzm, czy albo do krwi jesteśmy przesiąknięci antysemityzmem, albo wypiliśmy antysemityzm, tak jak rusofobię z mlekiem matki. Tak? Możemy się z tego śmiać, ale w tym przekazie wygląda to bardzo autentycznie.
Więc sam naród nasz jest antysemicki, tak, w tym przekazie dezinformacyjnym. I to, co zrobił Grzegorz Braun, to jest dowód z percepcji, jakby z tej perspektywy strony rosyjskiej, z perspektywy ich przekazów, to zostało wykorzystane jako dowód uwiarygadniający te tezy. A wcześniej te tezy już pojawiały się w kontekście protestów propalestyńskich i antyizraelskich, które miały miejsce w Polsce. Może było ich niewiele, ale gdzieś tam były, tak. I Rosjanie to wykorzystywali, między innymi portal RIA Novosti to opisywał i właśnie wpasowywał to w kontekst wzrostu antysemityzmu w całej Unii Europejskiej. No i szczególnie tutaj ten akcent był na Polskę kładziony. No i obecnie po prostu prowokacja ze strony Grzegorza Brauna uderzyła w wizerunek Polski nie tylko na Zachodzie, ale również Rosjanie to aktywnie wykorzystują do kreowania nas, między innymi w Izraelu, jako po prostu narodu. Może państwo, to jest taki przekaz, może państwo polskie teraz, bo tam Amerykanie naciskają, to jesteśmy proizraelscy, ale tak naprawdę Polak zawsze był i jest i będzie wrogiem, no, Żyda, wrogiem obywatela Izraela. No i Żyda jako osoby po prostu wyznawcy judaizmu mieszkającego w Polsce. Tak to wygląda w przekazie dezinformacyjnym. Rosyjskim, który emitowany jest na zewnątrz, do Rosji, ale tak samo emitowany jest mniej więcej przez niektórych prorosyjskich aktywistów tutaj w naszej infosferze. Michał, zanim przejdziemy do właśnie do prorosyjskich aktywistów, bo mam wrażenie, że ten przekaz prorosyjski, przynajmniej na Twitterze, który śledzimy obaj, wzrasta. Z każdym dniem tych kont, ja sam obserwuję, że te konta zakładane praktycznie z tygodnia na tydzień, ich jest coraz więcej i te obrazki, memy, które się gdzieś tam pojawiają, one gdzieś tam też wywierają jakiś przekaz informacyjny, ale prywatnie. Ja mam naprawdę duży problem z tym, co zrobił Grzegorz Braun, no bo z jednej strony pamiętam gdzieś jego publikację o tym, jak działa właśnie rosyjska dezinformacja, o pożytecznych idiotach i mam wrażenie, że dał się wciągnąć w jakąś grę, ale jak wygląda właśnie to środowisko prorosyjskie w Polsce, bo ja śledząc te obrazki, które się pojawiają na Twitterze, one są lajkowane w setkach polubień, gdzieś tam o dobrych relacjach z Rosją, o powrocie do caratu. Skąd to narasta? Czy to rzeczywiście jest sterowana jakaś farma troli, czy jednak Rosjanie mają tak silne oddziaływanie w naszym społeczeństwie, że ich wizja tej części Europy zbiera coraz więcej swoich zwolenników? To jest bardzo złożony proces i trudno mi tak bez jakiegoś szerszego wykładu i pokazywania, rozpisywania się na tablicy to wyrazić, ale... No bo zgodzisz się, jeżeli ja widzę memy, które nawołują do powrotu caratu, no to... Trudno mi sobie wyobrazić, jakikolwiek Polak mógłby sam na to paść. No niestety tak to czasem wygląda, tak samo jak jedna z pań polityk od pana Brauna właśnie udostępnia na przykład grafikę, udostępniła parę miesięcy temu grafikę tam dotyczącą szalejącego w Polsce wanderyzmu, która, no i na tej grafice widać, że ulotka jest niepisana przez Polaka, tam są błędy, no jasne, że to nie jest przez Polaka pisane, ale kto na to zwraca uwagę, tak? To jest kolejny dowód, więc to jest to, jeżeli mamy do czynienia z takimi treściami, one mogą być konstruowane poza granicą Polski, ale jakoś u nas trafiają mimo wszystko na podatny grunt, trafiają do środowisk na tyle zradykalizowanych, że nikt nie zwraca uwagę na bezsens czy na błędy w danych materiałach i, no i no, po prostu na tą głupotę tego przekazu, tak? Ale powracając do sedna pytania, w Polsce mamy dosyć mimo wszystko zróżnicowane środowisko prorosyjskie, które w mojej ocenie przynajmniej częściowo jest przesiąknięte przez osoby, które są po prostu agentami wpływu, tak, które wspierają bezpośrednio Federację Rosyjską w sposób świadomy. Nie będę mówił, które to są osoby, a które nie są to dokładnie osoby, to już po owocach można poznać ich działania, ale to nie będę wskazywał tutaj, aby uniknąć oskarżeń i tak dalej. Jednak jeżeli ujmiemy całość naszego środowiska, które czy też intencjonalnie, czy też nieświadomie wspiera realizację celów strony rosyjskiej, to przede wszystkim mamy kilka frakcji. I jednym z takich środowisk, które bardzo aktywnie lobbują w polskiej infosferze przekaz zbieżny z rosyjską propagandą, jest środowisko zrzeszone wokół portalu Myśl Polska. I tutaj mamy osoby takie jak pan na przykład Mateusz Piskorski, który był oskarżany o współpracę, był aresztowany przez ABW, był oskarżany o współpracę z wywiadem rosyjskim i chińskim. Chyba partia Zmiana, tak? Z tego co dobrze pamiętam. Partia Zmiana, tak. I ten pan Piskorski tu dalej aktywnie pracuje, czy też poprzez YouTube, czy też przez portal Myśl Polska. Oczywiście nie sugeruję, że on jest agentem wpływu, czy też posiada bezpośredni kontakt z rosyjskimi służbami. Tego nie sugeruję, tylko wskazuję na osoby, które bezpośrednio jakby wpływają, jakby infekują naszą infosferę treściami zbieżnymi z rosyjską propagandą.
Te osoby, to środowisko Myśli Polskiej zrzesza między innymi osoby, które bezpośrednio są w strukturach partii Leszka, doktora Leszka Sykulskiego. To jest drugie środowisko. Więc mamy pana Leszka Sykulskiego, który bezpośrednio nawołuje, jakby lobbuje przekazy zbieżne z interesem Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś, na przykład o tym, że powinniśmy wejść z NATO, a powinniśmy na przykład integrować tutaj, jakby inwestować, prowadzić wspólne, orientować się na współpracę energetyczną z Białorusią, tak? No to jest takie dosyć bezpośrednie jakby lobbowanie interesów tamtej strony. No i mamy też oczywiście środowisko Konfederacji Korony Polskiej, tutaj pana Brauna, który miał kontakty z panem Sykulskim, tak? Mamy wspólne zdjęcia, wspólne rozmowy w środowisku. Też znany powszechnie fakt, pan Sykulski kolegował się, współpracował z panem posłem Andrzejem Zapałowskim, który jest z Konfederacji Korony Polskiej teraz w Sejmie, tak, więc tutaj mamy pewne osoby, które łączą te wszystkie środowiska i te osoby znowuż bardzo często w sposób bardziej lub mniej jaskrawy wprowadzają do naszej infosfery właśnie przekaz zbieżny z interesem strony rosyjskiej. Jeszcze raz podkreślę, w sposób świadomy czy nieświadomy, tego nie wiem, ale te przekazy, które są zbieżne z interesem strony rosyjskiej, jeżeli chodzi o te właśnie przekazy informacyjne, one się pojawiają. Więc tak to troszkę wygląda. No i mamy też oczywiście osoby, które troszkę są takimi, można powiedzieć, osobnymi graczami, którzy dopiero szukają swoich środowisk. Mamy pana Pitonia, który też zasłynął wielokrotnie z infekowania jakby bezpośrednio z tymi treściami prorosyjskimi naszej infosfery. Ta osoba, nie wiem, trudno mi teraz przypisać ją bezpośrednio do jednego z tych środowisk, bo współpracę z doktorem Leszkiem Sykulskim zerwał. Mamy też pana Tomasza Grygucia, tak zwany pseudonim pan Nikt, osobę, która emituje wyjątkowo radykalne przekazy, między innymi o charakterze antysemickim. Ta osoba wcześniej była związana z panem Braunem, teraz raczej się odcina, szczególnie tutaj na fali kwestii dotyczących właśnie tej prowokacji z gaśnicą. Tomasz Grygucz ostro krytykuje pana Brauna, uważa go właściwie za Żyda, który dokonał kolejnej prowokacji prożydowskiej. Tak? No, w ogóle widać takie pewne pęknięcia i animozje w tym środowisku, więc to oczywiście są pewne elementy, które wskazują na to, że te działania są w jakimś stopniu przez kogoś gdzieś konsolidowane, nie wskazuje oczywiście przez kogo i tak dalej, ale też mamy wyraźne pęknięcia, więc to nie jest aż tak jednolite środowisko, jakbyśmy mogli przypuszczać. Natomiast no, te treści są bardzo do siebie podobne. No i mamy tutaj jeszcze w naszej siatce po prostu portale rosyjskie, źródła rosyjskie, imitujące polskojęzyczne, które też tutaj dorzucają do naszej sieci społecznościowych pewne przekazy. No i mamy taką platformę, jaką jest Telegram, i tutaj źródła rosyjskie, rosyjskojęzyczne i źródła rosyjskie, polskojęzyczne pełnią rolę pewnego rodzaju menu, z którego można sobie wybierać bieżące narracje. I tutaj pan Piotr Panasiuk na przykład jest taką osobą bardzo, bardzo jaskrawą w tej kwestii, to znaczy jest osobą, która bezpośrednio po prostu kopiuje i wrzuca to, co widzi na rosyjskich kanałach Telegram, wrzuca do naszej infosfery bezpośrednio przekazy rosyjskie. I jeżeli chodzi o jeszcze tego rodzaju formę działania, to takim jaskrawym przykładem jest właśnie portal Myśl Polska, gdzie między innymi pan Mateusz Piskorski prowadzi wywiady z osobami bezpośrednio, no, z obywatelami Federacji Rosyjskiej, którzy są związani z aparatem państwowym, są na przykład reprezentantami władzy okupacyjnej na terenach tak zwanych separatystycznych republik. No i wówczas taki wywiad jest bezpośrednim przykładem przerzutu rosyjskich narracji do polskiej infosfery, więc to są też pewne takie bardzo jaskrawe przykłady działania. Ale to, powiedzmy, to jest tylko szczyt góry lodowej tak, całości oddziaływania. I mimo wszystko jeżeli skomasujemy te wszystkie aktywności, no te osoby są niestety w stanie infekować pewną część naszego społeczeństwa tym rosyjskim przekazem. Jeszcze raz podkreślę, albo w sposób intencjonalny, albo to po prostu jest nieświadome, trudno mi to jednoznacznie stwierdzić, ale tego rodzaju działania są prowadzone. Michał, wyprowadź mnie z błędu, bo ja śledząc wiele mediów i od Telegrama, Twittera, potem po inne na przykład agencje informacyjne, zauważyłem, że albo nie dostrzegamy, albo próbujemy gdzieś ten problem zamieść pod dywan, bo ostatnio, gdy zalogowałem się do popularnej aplikacji TikTok, to ilość tych prorosyjskiego przekazu, i nie mówię tylko tego prowadzonego przez polskie środowisko, ale samego rosyjskiego, te śpiewające dziewczyny, Katiusze, pokazany rosyjski żołnierz, to jest ogromna ilość materiału, którą wchłania
młody odbiorca, bo nie oszukujmy się, że odbiorcą TikToka są głównie ludzie młodzi. Jak my mamy sobie radzić z tą dezinformacją? No bo z jednej strony mówisz o ośrodkach, ale te ośrodki dalej funkcjonują, te osoby dalej prowadzą wywiady, prowadzą swoje kampanie w social mediach. Czy my, i mówię tutaj szeroko, jako Polska, mamy jakieś narzędzia, żeby przed tą dezinformacją się bronić? Oczywiście, że mamy takie narzędzia. Pytanie, w jakim stopniu one będą teraz używane. Bo jeżeli mamy na przykład, wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie już przejść, bylibyśmy w stanie zastosować takie bardziej twarde narzędzia, w sensie już w postaci po prostu aktywności polskich służb, innych struktur, po prostu struktur państwa polskiego w stosunku do osób, które w sposób jaskrawy po prostu współpracują ze stroną rosyjską i białoruską. Jeżeli mamy na przykład do czynienia z obywatelem, który wyjeżdża na Białoruś, na Białorusi uwiarygadnia przekazy dezinformacyjne, po prostu deprecjonuje obraz Polski, kreując państwo polskie między innymi zgodnie po prostu z przekazem białoruskim, tak, że u nas na przykład jest wszystko źle, jest bieda, militaryzujemy się, jesteśmy marionetką Stanów Zjednoczonych, w ogóle prowokujemy wojnę, a tak naprawdę Mińsk to co nam rękę wyciąga na zgodę, a my tą rękę opluwamy i tak dalej. Jeżeli mamy obywatela, który jedzie tam, współpracuje, daje wywiady państwowym mediom, rosyjskim czy białoruskim, potem wraca do nas swobodnie i infekuje naszą infosferę, dokładnie ich przekazem, no to w tym momencie jest to pole do twardej reakcji dla polskich służb. Mam nadzieję, że prędzej czy później doczekamy się takich reakcji i wówczas dojdzie do, jestem przekonany, że jeżeli doszłoby do takiego twardego wariantu, to znaczy jeżeli kilka osób były po prostu aresztowanych za tego rodzaju przewinienia, to już odpowiednie akty prawne powinni wskazać eksperci, którzy zajmują się prawem, no to wówczas inni dezinformatorzy po prostu się 2, 3, 4 zastanowią, zanim będą kontynuować taką działalność. No i mamy też oczywiście sferę edukacyjną, bo jeżeli mowa o tym, co widzimy w TikToku, Instagramie, gdzie rzeczywiście podprogowo jest ocieplany wizerunek Rosji, czy też poprzez memizację dochodzi do, między innymi memizację, do deprecjonowania obrazu NATO, deprecjonowania obrazu państwa polskiego, MON-u, czy po prostu uderzania w deprecjonowanie w ogóle Ukrainy, tak, ja wiem, czy pomocy, wsparcia udzielanego Ukrainie, no to tutaj już najczęściej po prostu, no jakby kluczowym jest edukacja, uświadamianie tego młodzieży, że w ogóle takie zagrożenie istnieje, że tak naprawdę ktoś was celowo robi w bambuko przysłowiowe, tak? Że to nie jest o tam sobie oddolne inicjatywy, tak? Tylko tu mamy skoordynowane działania, które służą osiągnięciu odpowiedniego celu. Więc znowu sprowadzamy wszystko do perspektywy strategicznej, czyli edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja i działalność znowu NGO, działalność dziennikarzy, działalność, czy też właśnie taką, jak tutaj teraz prowadzimy, tak, można by powiedzieć, no to też jest jakaś forma edukacji, tylko w sposób bardzo przystępny i nie tylko dedykowana młodzieży, więc tego rodzaju działania poprzez produkcję atrakcyjnego, mniej lub bardziej, ale ogólnodostępnego kontentu, który ma w sobie tą jakość merytoryczną, no to jest pewnego rodzaju podstawa, ale temu powinny towarzyszyć też działania systemowe, czyli na przykład zmiany w edukacji. Dlaczego w szkole, nie wiem, być może to jest w szkole, tak? Należałoby się oczywiście tutaj bardziej zagłębić, ale z tej wiedzy, którą ja dysponuję, w szkole nie ma, czy nie ma przedmiotów, które by w sposób głęboki analizowały i objaśniały, powiedzmy na przykład na ostatniej klasie podstawówki, tak w ogóle zjawisko bezpieczeństwa informacyjnego i tych zagrożeń, nie cybernetycznych, tylko zagrożeń informacyjnych, tego jak formowane jest wojny kognitywne, jak wpływają pewnego rodzaju środki, narzędzia stosowane w internecie, między innymi w infosferze, tak, której elementem jest sfera internetu, na umysły młodych ludzi, na ich preferencje wyborcze, na ich poglądy. Także to nie jest tak, że jeżeli widzimy śmieszne memy, to jest po prostu rozrywka. Nie, to jest podprogowe oddziaływanie, formowanie twojego światopoglądu. I to na konkretnych case'ach powinno być w szkole pokazywane uczniom. Oczywiście na studiach to jest rzecz, która jest niezbędna, którą ja staram się na swoich wykładach między innymi wprowadzać, na tyle, na ile może pozwala na to program. No i tak samo na przykład studenci dziennikarstwa, studenci innych stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, no to powinno być przedmiot poświęcony polityce informacyjnej, zagrożeniom informacyjnym powinien być czymś podstawowym, czymś zasadniczym. Kwestia po prostu jak higieny, tak? No to musi być wprowadzone, bo inaczej, bo to nie jest tak, że oddziałuje na nas tylko rosyjska dezinformacja. Mamy tutaj innych graczy. No kolejnym kluczowym graczem są na przykład Chiny. Więc wystarczy zmienić gracza i co? I wówczas jesteśmy bezbronni? Nie. Właśnie musimy wzmacniać odporność społeczną i świadomość zagrożeń do tego stopnia, aby wówczas, kiedy inny gracz będzie się na nas koncentrował, ta wypracowana zdolność, ta wypracowana odporność, żeby znowu zadziałała, tak?
abyśmy uzyskali odporność na wiele wirusów, a nie tylko na jeden. Ale najpierw uzyskajmy na ten jeden, to już będzie dobrze. I pamiętajmy, dezinformacja będzie towarzyszyć nam zawsze. I rosyjska wojna informacyjna też będzie trwać zawsze, dopóki nie zmieni się państwo rosyjskie. A ono się nie zmieni prędko. Więc to jest pewnego rodzaju kluczowy kierunek, który nie da się osiągnąć pewnego poziomu i stop, jesteśmy odporni. Nie, to jest praca non-stop, 24 na dobę, na wszystkich kierunkach życia naszego społeczno-politycznego i kulturowego też. Bo też pamiętajmy, wojna informacyjna również dotyczy sportu, czy też innego rodzaju kultury. Tak? Nie tylko kultury fizycznej, ale samo kina, teatru, współpracy pomiędzy nie wiem, na przykład w gałęzi kinematograficznej, czy po prostu muzycznej. To jest, czy nawet właśnie ta produkcja powiedzmy tego lol contentu. To wszystko mogą być narzędzia i co to są narzędzia wykorzystywane przez naszego przeciwnika. I tutaj musimy po prostu koncentrować się na tym strategicznym działaniu, jakim jest edukacja, ale no, jest pole do działania również tutaj dla twardej reakcji polskich służb i mam nadzieję, że do tego dojdzie. Michał, na koniec pytanie, bo ja mam wrażenie osobiście, że zarówno my jako Polacy i Ukraińcy przespaliśmy, a może zmarnowaliśmy potencjał, który wiem, że to źle brzmi, ale ta wojna nam dała, czyli tak naprawdę stworzenia dobrych relacji sąsiedzkich. I pytanie, czy Rosjanie to wykorzystali, czy na tyle polityka informacyjna państwa polskiego była słaba, na tyle była słaba polityka informacyjna Ukraińców, ten sposób komunikowania się między rządami, bo mam wrażenie, że Rosjanie może nie osiągnęli takiego sukcesu, gdzie większość polskiego społeczeństwa jest przeciwna wsparciu Ukrainy, ale coraz więcej ludzi męczy się tym konfliktem, nie dostrzegając tego potencjału, jaki ten konflikt i zwycięstwo Ukrainy niesie w dobie polskiego interesu narodowego. I dzisiaj ja coraz częściej, nawet przed rozmową z tobą, wysłuchałem w jednej z rozgłośni radiowej sondaż, gdzie coraz więcej Polaków mówi, no niech Ukraińcy sobie sami radzą, bo już mam dosyć tego, co mówią ich politycy. To wina Rosjan, czy jednak słabej polityki Kijowa i Warszawy? No tutaj oczywiście mamy wiele czynników i też nie można wskazać jednego winnego. W każdym razie z naszej perspektywy rzeczywiście polityka informacyjna państwa ukraińskiego jest niewystarczająca, jest prowadzona w sposób z naszej perspektywy nieodpowiedni. Tak? To jak na to patrzą w Kijowie i pamiętajmy, tam też oddziałuje zasadniczy czynnik, jakim jest kwestia polityki wewnętrznej, rywalizacji wewnętrznej, wewnątrzpolitycznej. Więc oni mają oprócz wojny jeszcze wewnętrzne swoje piekiełko, tak samo jak my mamy swoje i niestety to wpływa na stan ich polityki informacyjnej. Z naszej perspektywy jest on niezadowalający. Tak? Więc jest to czynnik, który wpływa negatywnie. Ale mamy tutaj też miejsce dla pozytywnych narracji, jakimi jest to, że mimo wszystko, o ile na Ukrainie prędzej czy później może dojść do jakichś zmian politycznych, czy też o ile właśnie politycy ukraińscy prowadzą politykę informacyjną niezgodną, czy też jakby kontrowersyjną, czy też niezgodną z naszym na przykład oczekiwaniem, to pamiętajmy, że mamy jeszcze naród ukraiński, który ma zupełnie inne emocje i inne nastawienie. Może nie zupełnie tak, bo to nie jest tak, że polityka państwa ukraińskiego jest antypolska. Absolutnie nie. Oni po prostu uwzględniają swój interes i starają się też realizować swoje interesy na kierunkach zewnętrznych. To nie jest tak, że Ukraińcy, państwo Kijów jest antypolskie. Absolutnie nie. Ale naród ukraiński inaczej na to też trochę patrzy. Więc my musimy mimo wszystko pamiętać, że to nie jest tak, że w tym momencie już straciliśmy ten wielki potencjał do budowy dobrosąsiedzkich relacji. Nie. Ten potencjał pozostał i w umyśle przeciętnego Ukraińca Polska nadal kojarzona jest bardzo pozytywnie. Choćby nie wiem, co się działo. Bo tu jednak pewien kamień milowy został przekroczony. Ale pamiętajmy, że nawet ten potencjał w perspektywie wieloletniej może zostać utracony i Rosjanie będą pracować jak tylko mogą, żeby ten potencjał był zmarnowany. I teraz albo my i Kijów będziemy pracować tak, aby ten potencjał został jeszcze wzmocniony, a przynajmniej utrzymany na tym poziomie, jakim jest, albo zawalimy i to zostanie stracone. I wina zazwyczaj leży po dwóch stronach. Pamiętajmy, to nie jest tak, że jeden jest winny. Więc tu wiele zależy i od nas, jako obywateli, i od nas, jako naszego rządu, i tak samo od ukraińskiego rządu i ukraińskich obywateli. Ale niestety trzeba być świadomym tego, że Rosjanie dołożą wszelakich starań, abyśmy to zmarnowali i dołożą wszelkich starań, aby to po prostu, aby generować też czynniki i wykorzystywać zaistniałe bez ich wpływu czynniki do tego, aby po prostu to zniszczyć, aby zablokować tę możliwość. Michał, bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Po raz kolejny
Podzieliłeś się z nami ogromną ilością wiedzy. Państwa, jeżeli interesuje temat rosyjskiej dezinformacji, odsyłam na media społecznościowe Michała, do których link znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcam również do zasubskrybowania kanału warnews.pl i naszym gościem był dzisiaj dr Michał Marek, Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa. Serdecznie dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Sponsorem programu były Militaria.pl.